dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Telewizja w Polsce.pl i nasze gorące pytania. A tym razem pytanie brzmi tak. Po co warszawiakom jajo za ćwierć miliona złotych? Będę o tym rozmawiała z moimi z państwa gośćmi, a są z nami Artur Cejrowski z Tygodnika Sieci. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. A także Ernest Kobyliński z Fundacji imienia Stefana Starzyńskiego, a także Rady Dzielnicy Praga Południe Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana. Dzień dobry, to Praga Północ. Warszawski ratusz, drodzy panowie, zamiast dbać o dobro mieszkańców, naprawiać dziury w ulicach i chodnikach, czyścić pomazane elewacje na budynkach warszawskich, montować windy, budować toalety miejskie, których też w Warszawie brakuje, czy remontować zaniedbane klatki schodowe, raczy nas wątpliwej jakości sztuką, która zamiast szpecić plac pięciu rogów, powinna raczej znaleźć się w ogródku jordanowskim, bo nie ma się tu czym specjalnie zachwycać, zwłaszcza że to cudo, czyli niebieskie jajo, zwane instalacją multimedialną Piskle Drost Śpiewak, kosztowało warszawskiego podatnika, uwaga, 250 tysięcy złotych. No, służby miejskie oczywiście bronią tego wybitnego dzieła i tego cuda. No i tutaj chciałam zapytać, czy w Warszawie potrzebne są tego typu tak drogie instalacje? Może to pytanie do pana Ernesta Kobylińskiego. Dzień dobry. No moim zdaniem takie instalacje na dzień dzisiejszy nie są w Warszawie niezbędne. Mamy dużo ważniejsze wydatki, dużo ważniejsze inwestycje, więc no tak naprawdę wyrzucenie 250 tysięcy złotych na instalację, która, no, nie wiem, może się komuś podoba, ale tak naprawdę nie jest w żaden sposób praktyczna, nie w żaden sposób potrzebna, w żaden sposób nie pomaga mieszkańcom Warszawy, no to po prostu jest kpina tak naprawdę z samych mieszkańców i z samych radnych, którzy na pewno takiego pomysłu by nie poparli. Panie Arturze, pani Joanna Rajkowska, bo to właśnie ona stworzyła to 3-metrowe jajo, które stanęło na placu pięciu rogów w Warszawie, znana jest z kontrowersyjnych instalacji, między innymi palma, która powstała tutaj na placu de Gaulle, też wśród mieszkańców Warszawy budziła dużo kontrowersji. Czy również w innych miastach, czy na wybrzeżu są podobne dziwolągi, które powstają za publiczne pieniądze? Ależ oczywiście, szanowna pani redaktor, niestety włodarze miast na Pomorzu, w Trójmieście, ale widzę, że także i w Warszawie, nie oszczędzą kasy na tego typu instalacje artystyczne, tego typu dzieła sztuki i chyba no, tym jajem otwierają oczy niedowiarkom, pokazują, że to są rzeczy, które odpowiadają żywotnym potrzebom społeczeństwa. I na Pomorzu jest podobnie, w Gdańsku pani prezydent Dulkiewicz kupiła onegdaj złoty rydwan za 150 tysięcy złotych. Ten rydwan miał trafić do Muzeum Gdańska. Zdaje się, że od 4 lat cały czas jeszcze nie trafił. Wydano na niego niemałe pieniądze. Troszkę było taniej niż za to wspaniałe jajo, które stoi w Warszawie. Natomiast no, kwota również była niebagatelna i mam wrażenie, że tak już troszkę bardziej na poważnie, że to jest jeden z dowodów i przykładów na to, że włodarze wielu miast, dużych miast w Polsce, skupiają się na wszystkim, tylko nie na tym, żeby realizować ustawę o samorządach i robić to, do czego zostali przez konstytucję, którą tak wynoszą na ołtarze, powołani. Mam wrażenie, że no, tego typu instalacje, jakkolwiek pewnie cieszą oko co po niektórych mieszkańców Pomorza czy stolicy, to no, zdaje się, że znaleźlibyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, daleko bardziej pilne potrzeby do realizacji, czy to w Gdańsku, czy w Gdyni, czy w Warszawie. Panie Erneście, jak tłumaczyć ciągłe narzekanie warszawskiego ratusza na brak pieniędzy? Tymczasem no, widać gołym okiem nie tylko niegospodarność, o tym będziemy nieco później rozmawiać, no ale przede wszystkim cierpią na tym mieszkańcy, którym na początku
roku podwyższono znacząco czynsze i różnego rodzaju opłaty. Tak, tutaj widzimy, że właściwie nie widzimy Rafała Trzaskowskiego. Jego notorycznie w Warszawie nie ma, więc on właściwie nie wie chyba, co się dzieje w tym mieście. No to jajo niestety nie jest jedynym jajem z mieszkańców, bo tego typu instalacje, jak na przykład tak zwana strefa relaksu z palet na placu bankowym, czy zimą otwarta plaża na Białołęce, która później na lato została zamknięta. No tego typu rzeczy w Warszawie mieliśmy już bardzo dużo w tej kadencji. No i z jednej strony mamy płacz, że brakuje pieniędzy, nie możemy dokończyć naprawdę poważnych inwestycji, jak chociażby obwodnica śródmiejska, czy chociażby rewitalizacja Pragi Północ. No ale w zamian za to dostajemy tego typu jaja właśnie z mieszkańców i z prawdziwych potrzeb Warszawy. Więc no, no niestety no nie wygląda to dobrze, nie wygląda to poważnie. No i ja jako radny życzyłbym sobie, żeby jednak Warszawa mądrze wydatkowała środki, których podobno tak bardzo brakuje. Do całego oczywiście uzasadnienia tego niebywałego cudu niebieskiego jest oczywiście potrzebna nadbudowa, żeby uzasadnić wydanie tak dużych pieniędzy warszawskiego podatnika. Teraz przytoczę państwu tutaj konkretne kwoty. Otóż ten gips służący do wylania tego jaja kosztował 207 tysięcy złotych warszawskiego podatnika, a nagłośnienie, bo podobno jak tam się ucho przyłoży, to coś tam słychać. No tutaj polemizowałabym, czy jest to higieniczne, jesteśmy po pandemii, tak, żeby tak każdy sobie to ucho przykładał. Nie wiem, jak tu z dezynfekcją, jak tu z higieną jakąś, no po prostu. No ale kończąc właśnie to nagłośnienie, to 53 tysiące złotych. Panowie, panie Arturze, chyba za tego typu efekt no, moglibyśmy zapłacić dużo, dużo mniej, tak? Nie potrzeba wydatkować aż tak znaczących pieniędzy, ile realnie, ile pan by za takie jajo zapłacił? Zdecydowanie tego nie wiem, nie odważę się odpowiedzieć na to pytanie. Zdecydowanie wyobrażam sobie, że można sobie robić jaja. No gips i jakieś tam pieniądze. Urządzenie nagłaśniające. Zdecydowanie tak. Z tego, co czytałem, to to urządzenie nagłośniające, czy ta instalacja, ta część, która wydaje dźwięki, kosztowała około 53 tysięcy, natomiast cała reszta ponad 200 tysięcy. No cóż, nie jest to pierwszy projekt pani Rajkowskiej, który stanął w Warszawie. Z pewnością zostanie również doceniony przez media drugiej strony. Nie dalej jak w ubiegłym roku tygodnik Polityka uznał tę instalację, którą pani Rajkowska postawiła na Rondzie de Gaulle, czyli tę warszawską palmę, za jedno z najważniejszych dokonań sztuki współczesnej polskiej w ostatnim 30-leciu, więc myślę, że tutaj to wspaniałe, piękne, niebieskie i arcydrogie jajo ma również szansę stać się w przyszłości jakimś ważnym punktem odniesienia na mapie sztuki współczesnej. I no, można by było sobie w ten sposób pewnie jeszcze długo dworować, natomiast no, ktoś tych ludzi jednak wybiera i to jest smutne, że ktoś jednak decyduje o tym, że włodarze polskich miast wolą sobie robić jaja z mieszkańców, niż zajmować się realizacją ich potrzeb. I wciąż ci ludzie jednak są, no, jakbyśmy na to nie patrzeli, w rankingach popularności na polityków liderami tych rankingów, jeżeli chodzi o stronę opozycyjną, bo przecież gdybyśmy taki ranking stworzyli, to myślę, że włodarze dużych miast w Polsce byliby właśnie na szczycie tego rankingu, więc no, jest jednak ktoś, komu robienie jaj z mieszkańców się podoba. Ktoś, kto uznaje, że tego typu zakupy mają sens, że tego typu instalacje są potrzebne i że no, w ten sposób faktycznie władza realizuje jakieś potrzeby mieszkańców i jest jakaś część naszego społeczeństwa, która sobie życzy tego typu instalacji. I to jest chyba równie smutne, jak i cała ta zabawa w robienie sobie jaj z mieszkańców. No, takie projekty to niewątpliwie umiłowanie kiczu i totalnego absurdu. To wizytówka w zasadzie urzędników warszawskiego ratusza. Pani wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska zachwyca się jajem i mówi tak. Myślę, że to jajo na jednym
jednym z najpiękniejszych placów w Warszawie stanie się symbolem Warszawy. Oczywiście tutaj mowa o placu Pięciu Rogów, który dopiero powstanie, więc trudno tu zakładać, czy będzie taki piękny. Myślę, że znalazłoby się w Warszawie ładniejsze miejsca. I dalej czytamy. Znany nie tylko warszawiakom. Dla mnie ta rzeźba jest bardzo ważna, bo w tym czasie, w którym tak bardzo potrzebujemy czułości, spokojnego rozglądania się wokół, mówiła też o, uwaga, nieludzkich mieszkańcach Warszawy, którzy są wśród nas. No i dalej, co ciekawsze, mówiła o tym, że może to jajo stanie się symbolem Warszawy. No i tutaj zadaję pytanie do pana Ernesta Kobylińskiego. No ja myślałam, że niezbitym symbolem Warszawy, niezwyciężonej Warszawy, znanym w Polsce, a także na świecie, jest syrenka warszawska, którą powinno się promować, a tymczasem ratusz warszawski stawia na jajo. No czyli można powiedzieć, robi sobie z warszawiaków przysłowiowe jaja. No, ja mogę odpowiedzieć takim samym jajem, że ja bym się bał podłożyć tam ucho, bo bałbym się, że usłyszę Wincenta Rostowskiego, który mówi, pieniędzy nie ma i nie będzie. Bo tak to jest teraz w Warszawie, że pieniędzy nie ma i nie będzie, ale na poważne inwestycje. Natomiast no, na takie śmieszne rzeczy są. No, jeżeli to ma być symbol Warszawy, no to nie wróży to dobrze o przyszłości naszego miasta. Przypomnę, że jeden z byłych wiceprezydentów Warszawy jeszcze w poprzedniej kadencji, Hanny Gronkiewicz-Waltz, zapytany przez jedną z gazet, co jest jego największym osiągnięciem, powiedział, że dla niego, przez chyba on 4 lata też był wiceprezydentem, największym osiągnięciem było odnowienie parku fontan na Podzamczu w Warszawie. No to fajnie, że odnowili, tylko no jeżeli ktoś przez parę lat tylko tym się potrafi pochwalić, czy teraz być może pani wiceprezydent się chwaliła, że zrobiła takie jajo, tak, że zamówili i postawili, no to źle świadczy jednak o włodarzach Warszawy, bo przypomnę, że na przykład na Prezy Północ mamy kamienicę, gdzie ludzie w XXI wieku nie mają ciepłej wody, nie mają toalet albo mają toaletę wspólną dla całego korytarza, no, muszą być jakieś priorytety i jakieś podważne podejście do ludzi, a niedokończanie naprawdę ważnych inwestycji, a pakowanie pieniędzy na jakieś pseudoartystyczne instalacje, no nie jest poważne. I mamy dużo symboli Warszawy, to dla jednych będzie syrenka, dla niektórych to będzie Pałac Kultury, dla innych Most Świętokrzyski, no ale to są jednak no i dużo poważniejsze symbole niż jakieś jajo. No przede wszystkim chyba stawiałabym tu na syrenkę. Aż strach panowie pomyśleć, co stanie się na placach warszawskich Bankowym, za Żelazną Bramą czy Teatralnym, skoro ratusz zapowiada w najbliższym czasie jakieś zmiany. Mówi o tym właśnie architekt miasta, pani Marlena Chapach. Ostatnio przejeżdżałam właśnie placem Teatralnym i zauważyłam tam, że miejsca przy samym Teatrze Wielkim, które służyły warszawiakom przez dziesiątki lat do parkowania samochodów, to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Tam po prostu ta kostka już się zapada. Wydawałoby się, że dla ratusza to powinny być priorytety, żeby po prostu ludzie chodzący chodnikami czy parkujący no mieli jakiś komfort, a nie tonęli w kałużach. No skąd takie absurdalne, na siłę wyszukiwane pomysły, panie Erneście? Ciężko powiedzieć, skąd te pomysły się biorą. No faktycznie problemów w Warszawie mamy bardzo dużo. To jest, tak jak pani wspomniała, plac Teatralny. Na Pradze Północ mamy plac Halera, w którym mamy no, dziury naprawdę takie, że można sobie nogi połamać. No niestety ta rewitalizacja placu Halera trwa bodajże od 10 czy 15 lat i ci ślimaczy straszliwie. Więc to jest duży problem. Z jednej strony miasto nas na siłę próbuje przesadzić na rower, czy komunikacji miejskiej jest zapchana i niestety niewydolna. No, ścieżki rowerowe faktycznie powstają nie zawsze tam, gdzie powinny i nie zawsze takie formule, jak powinny powstawać, bo na przykład kosztem pasów drogowych. No tymczasem właśnie wydajemy pieniądze na takie inwestycje. I tutaj stawiamy kropkę z moimi i z państwa gośćmi. Widzimy się po krótkiej przerwie.